Dzień dobry, witam serdecznie. Ja tak nawiążę do wykładu pani doktor. Myślę, że dla tego jednego wykładu warto było dzisiaj tutaj przyjechać. Prawda? Nawet gdyby się już to spotkanie zakończyło dzisiaj, to i tak wywieźlibyśmy olbrzymią wartość. Pani doktor, bardzo dziękujemy za to. Bo tak naprawdę właśnie człowiek to jest ciało, duch i umysł. Tak? I my czasami skupiamy się tylko na ciele, a zapominamy o tamtych pozostałych dwóch sferach. Każdy człowiek tak naprawdę do czego dąży? Do tego, żeby być szczęśliwym. Dzisiaj ja nie będę chodził tak głęboko, jak pani doktor tam w psychosomatykę. Zajmiemy się tym namacalnym właśnie, czyli takim zdrowiem ciała. Tak? To, co możemy zrobić dla naszego ciała. A możemy zrobić dużo już poprzez nasze działania. Zapewniła nam to firma, która dała nam takie proste rozwiązania na to, jak zadbać o nasze ciało fizyczne. Proste cztery kroki. I nieważne, czy to jest dziecko, które się urodziło, tak? Czy to jest młodzieniec, tak? Czy młody człowiek, czy już osoba, która jest u schyłku wieku swojego, każdy chce być zdrowy, no i każdy powinien wiedzieć, jak o to swoje ciało zadbać. Gdzie to się uderza, żeby to przechodziło? Jest. Czego nie nauczą cię w szkole? Wczoraj trafiłem na takie fajne zdanie. Pozwólcie, że sobie przeczytam z telefonu, jeżeli pozwolicie. Jedyna wiedza, która naprawdę się liczy, to jest jak oczyszczać wodę, jak uprawiać własne jedzenie, jak gotować, jak budować i jak kochać. I co dziwne, nic z tego nie jest uczone w szkole. Tak? Czego nas nauczą w szkole? Czy to, pani doktor też wspomniała tutaj o tym, tak? Czy to, co wynosimy ze szkoły, ile my z tego korzystamy? Na ile nam jest to potrzebne? I okazuje się, że kończąc szkołę, tak naprawdę dopiero wtedy zaczynamy się uczyć tych rzeczy potrzebnych dla życia. I dzisiaj też przyjrzymy się właśnie temu, bo jeden z takich elementów właśnie jest zdrowie. Żeby być szczęśliwym, musimy zadbać o zdrowie. Niestety świat, w którym żyjemy, nie bardzo nam w tym pomaga. Bo widzimy, środowisko, w którym żyjemy, zanieczyszczone. Tak? Jedzenie, które buduje nasze ciało, wiemy, jak jest produkowane teraz, tak? Nawozy, opryski, żeby to nie chorowało, to jedzenie tak samo. Nadmiar informacji. Wyczytałem gdzieś niedawno, że w ciągu godziny człowiek obecnie teraz w ciągu godziny dostaje tyle bodźców, co nasi dziadkowie dostawali w ciągu roku. Wystarczy siąść na Facebooku i widzimy, ile kilometrów tam jesteśmy w stanie zrobić w ciągu godziny, tak? Przelatuje. To dziadkowie, żeby tą informację dostali, musieli rok czasu spotykać się, działać, tak? Żeby te informacje dostali. A tutaj mamy to w ciągu godziny. Stres, o którym mówiła pani doktor, wiemy, gdzie się kumuluje, jak to się dzieje. Często go zajadamy, niekoniecznie dobrymi rzeczami, i kolejki przychodni 2 lata, rok, tak? Więc teraz warto by było pomyśleć, jak to zmienić. Bo teraz pytanie właśnie, jak się czujemy? Czy to nasze samopoczucie to jest takie, jakbyśmy chcieli? Czy to daje nam trochę do myślenia? Czy daje do życzenia? Czy jak jest naszym samopoczuciem? Jak to zdrowie? Co z naszą energią? Czy rano wstajemy i mamy ochotę działać? Czy zrywamy się, bo mamy kolejny dzień i chcemy go wykorzystać w odpowiedni sposób? Co z witalnością, które Gosia tutaj promuje? Tak? Zdrowie witalne, życie witalne. Czy mamy ochotę w ogóle na to, żeby cokolwiek robić? Jeżeli nie będzie zdrowia, to tej ochoty też nie będzie. I dlatego musimy zadbać o to, żeby to wszystko było. I mamy na szczęście rozwiązanie. Firma, która od 25 lat przygotowuje dla nas najlepsze rozwiązania w prostych krokach, żeby po prostu zaprowadzić tą harmonię w organizmie, tą równowagę naszą, w naszym organizmie. Proste cztery kroki. Cztery kroki, które jeżeli wdrożymy w życie, to jest duża szansa na to, że większość tych dolegliwości, które mamy w organizmie, samoczynnie zacznie ustępować, bo organizm ma taką zdolność, że on się sam buduje i sam naprawia. Jedyne, co my musimy zrobić, to stworzyć mu warunki. I te cztery kroki do zdrowia służą właśnie temu, żeby stworzyć odpowiednie warunki do tego, żeby organizm sam zaczął się naprawiać. Jak do tego dołożymy jeszcze to, co nam pani doktor mówiła, czyli będziemy kontrolować nasze emocje, czy popracujemy z naszą psychosomatyką, no to tutaj nie ma innej możliwości, organizm po prostu będzie szedł w kierunku zdrowia. Jakie są te cztery kroki? Wszyscy znamy, tak? Tutaj wszyscy obecni wiemy, że mamy proste cztery kroki. Najważniejszym z tych kroków to fundament naszego zdrowia, czyli to, czego w nas jest najwięcej, czyli nawodnienia. Myślę, że tutaj ktoś jest w ogóle pierwszy raz na takim wydarzeniu, albo w ogóle nie zna koncepcji koralowej? Pierwszy raz. Pierwszy, tak, ale koncepcję ogólnie znają. Tak, kilka osób jest. Woda.
Dlaczego woda jest taka istotna? Wiemy wszyscy o tym, że 70% naszego ciała to jest woda. Wszystkie procesy biologiczno-chemiczno-elektryczne, które zachodzą w naszym organizmie, zachodzą w wodzie. Jeżeli tej wody zaczyna brakować, to zdrowie zaczyna szwankować. Prosta sprawa. Wiemy już o tym, żeby cała ta fabryka działała sprawnie, powinniśmy wypijać te 0,3 litra na 10 kg. Nasza waga razy 3, tak? Dlaczego? Dlatego, że 80% toksyn rozpuszcza się w wodzie i z wodą jest wyprowadzane. Jeżeli chcemy mieć porządek w organizmie, to musimy dbać o to, żeby ten organizm był codziennie sprzątany. Bo 75 bilionów komórek cały czas produkuje metabolity, czyli odpady. Tak, fabryka produkuje odpady, każda komóreczka też produkuje takie odpady, a 80% tych odpadów rozpuszcza się w wodzie i z wodą jest wyprowadzane. Jeżeli nie pijemy, to nie sikamy. Jak nie sikamy, to nie wyprowadzamy. Jak nie wyprowadzamy, to magazynujemy. Jak magazynujemy, to się zatruwamy. Na te toksyny później, żeby to zutylizować, przychodzą bakterie, pasożyty, grzyby. No i mamy gotową chorobę. Tak? Czyli toksyny są dużym zagrożeniem dla nas, a żeby te toksyny wyprowadzić, musimy dbać o wypijanie odpowiedniej ilości wody. Bo to jest warunek, żeby się tych toksyn po prostu w nadmiarze pozbyć. Co się dzieje, jeżeli nie pijemy wody? Wszystko. Wszystko się dzieje. Bo teraz tak, mózg, który steruje tym wszystkim, o którym pani doktor mówiła, on pływa w komorze mózgowo-rdzeniowej w wodzie. Niektórzy naukowcy twierdzą, nawet 90% mózgu to woda. Niektórzy mówią, ty nie rób wody z mózgu. Ja mówię, nie potrzeba, tam i tak jest sama woda. Gdyby poziom wody w mózgu spadł o 2%, a wiemy, że woda jest nośnikiem tlenu, gdyby mózg był niedotleniony, to wiemy, jak jest, co się dzieje przy niedotlenieniu mózgu? Przy 2% niedoboru wody są już często nieodwracalne skutki dla zdrowia. Przy 2%, tak? I teraz, jeżeli nam spadnie poziom wody, to oprócz tego, co pani doktor mówiła, że to mogą być napięcia i psychosomatyczne problemy, to jeden z głównych przyczyn to jest niedobór wody, ból głowy. I w ten sposób organizm domaga się, zabezpiecz mi wodę, bo muszę mieć tlen, bo jak nie ma tlenu, to centrala nie reguluje całej fabryki. Nie jest w stanie funkcjonować. Tak? I teraz mózg, serce, nerki, wątroba, płuca muszą mieć wodę. Bo to są organy, które nigdy nie śpią, nigdy nie odpoczywają, cały czas pracują, w związku z tym cały czas muszą mieć tlen. A żeby miały tlen, muszą mieć wodę. Tak? Jeżeli tej wody zaczyna brakować, no to nie podajemy jej z zewnątrz, tyle ile być powinno, czyli te 0,3 litra na 10 kg, no to organizm pożycza sobie z akwarium dużego. Bo jeżeli ja ważę na przykład 75 kg i jest we mnie 70% wody, załóżmy, to jest około 50 litrów. Czyli tej wody jest dużo, organizm ma skąd pożyczać. No i pożyczy sobie z układu krwionośnego, bo tam jest dużo wody. Jeżeli wyciągniemy trochę wody z układu krwionośnego, to krew gęstnieje. Jeżeli się krew zagęszcza, to ta gęsta krew nie może się przecisnąć przez te cienkie naczynia włosowate, bo stawia to opór. Z fizyki wiemy, jak jest opór, to z fizyki wiemy, żeby opór pokonać, trzeba podnieść ciśnienie. Idziemy do lekarza, 180 na 100 i lekarz daje leki na rozrzedzenie krwi albo rozkurczowe, żeby rozszerzyć naczynka krwionośne. Tak? I teraz można się podroczyć z takimi ludźmi, weź sobie tą tableteczkę na rozrzedzenie krwi, wrzuć do kisielku i zobaczy się, ten kisiel rozpuści. A spróbuj tam wody dolać. Czym prędzej rozpuścisz? To czemu krew próbujemy tabletkami? Tak? Takich prostych mechanizmów nie rozumiemy i zaczynają się problemy. Stawy nasze, łożyska, tam te maziówki to głównie woda. Nie ma wody, nie ma smarowania, jest tarcie, puchnie, uciska nerwy, boli. Między kręgami, dysk międzykręgowy, poduszka wodna, amortyzator dla kręgosłupa. Chodzimy, skaczemy, tak? Jeżeli te dyski zaczynają być odwadniane, bo serce, nerki, mózg, wątroba, płuca muszą mieć wodę, więc wyciągają z tych dysków, bo ta woda tam w tych dyskach nie jest niezbędna do życia. No to kręgi zaczynają dobijać jeden do drugiego. A z rdzenia kręgowego wychodzą wypustki nerwowe, tak? Jeżeli kręg do kręga dociśnie i uciśnie nerwy, będzie bolał kręgosłup? I to, co też pani doktor mówiła, będą za krótkie ręce do wiązania butów? Tak? Bo kręgosłup nie puści? To też między innymi dlatego, że ta elastyczność już jest mniejsza właśnie przez to, że brakuje nam wody. Także widzicie Państwo, ta woda musi być zawsze, każdego dnia. I to nie jest tak, że ja się napiję dzisiaj i na 3 dni mam spokój. Każdego dnia, bo my codziennie oddychamy, ucieka woda, codziennie się pocimy, paruje z nas woda i codziennie chodzimy do toalety, żeby wyrzucać toksyny. Więc to trzeba pamiętać o tym. No i oczywiście woda, która jest w naszym organizmie, to nie jest taka woda, jak mamy w kranie czy w butelkach, bo ta woda musi mieć odpowiednie parametry, bo to jest, co to jest żywa woda? Ja sobie nazwałem to tak po swojemu, żywa woda to jest taka, w której żyją nasze komórki. A komórki żyją w wodzie, która ma odpowiednie pH, bo musi być odpowiednia ilość tlenu, ma odpowiedni redoks potencjał, czyli woda może, w wodzie jest wodór.
Jeżeli woda ma potencjał ujemny, to tak naprawdę jest dużo wolnego wodoru, który jest najsilniejszym antyoksydantem, czyli eliminuje wolne rodniki, które powodują procesy zapalne. Napięcie powierzchniowe musi być, żeby ta woda była, jak to pan doktor mówi, bardziej mokra, tak? Lepiej wchłaniała wszystkie składniki odżywcze i lepiej wyprowadzała toksyny. I żeby była strukturalna, czyli komunikacja między naszymi komórkami odbywa się poprzez wodę, ale komunikacja jest dobra wtedy, kiedy woda jest strukturalna, kiedy jest niezaburzona. O co chodzi ze strukturą? Zapraszamy na wykłady, tam są nagrane, można tego posłuchać, bo tego jest dużo. Czyli rozumiemy, ta woda jest podstawą, jest fundamentem naszego zdrowia. Jeżeli nie będzie wody, to nie będzie też dobrego myślenia. Mózg, jeżeli nie dostanie wody z zewnątrz tyle, ile potrzeba, to wyciągnie nawet wodę ze stolca. Jeżeli taką wodą zaopatrzymy mózg, to jakie będą myśli? Nieciekawe, tak? Więc żeby nie było takich czarnych, brudnych myśli, to starajmy się podawać wody tyle, ile potrzeba, żeby on nie musiał ze stolca tej wody wyciągać. Ok? Może być tak mówić? Dobrze. Więc o wodzie, słuchajcie Państwo, o wodzie tu można godziny. To można było całą konferencję zrobić na temat wody, ale to nie o to chodzi. W naszej koncepcji woda jest fundamentem. Trochę więcej sobie czasu na to poświęciłem, przeznaczyłem, dlatego żebyśmy mieli świadomość. Bez wody następne kroki nie będą tak skuteczne. Więc jeżeli chcemy w pełni wykorzystać koncepcję zdrowia, tak, czyli te pozostałe kroki, które zaraz powiem, to musimy dbać o to, żeby było codziennie dostarczana odpowiedniej ilości, odpowiedniej jakości woda. Bez tego nie pójdziemy dalej. A jak się już nawodnimy odpowiednią wodą w odpowiedni sposób, to możemy przejść do drugiego kroku. Tak? Czyli drugim krokiem jest co? Oczyszczanie. My sobie ten krok oczyszczania, można powiedzieć, rozbudowaliśmy na takie trzy etapy. Tak? Mamy na przykład Coral Detox, tutaj padła nazwa, tak? Coral Detox to jest też taki program, który dalej się nawadniamy, bo tam jest Coral Mine, H-500, tak? Czyli ta żywa woda jest. Ale dodatkowo dołożone jest jeszcze dołożone są enzymy, które mają za zadanie porozpuszczać niektóre rzeczy, które gdzieś tam w organizmie są gdzieś skumulowane, zbite, jakieś tam nawet torbiele, cysty, toksyny skumulowane, tak? No a pozostała część toksyn, które woda nie jest w stanie wyprowadzić, wyprowadzane jest w tłuszczach. Bo 80% toksyn rozpuszcza się w wodzie i z wodą jest wyprowadzane, a 20% w tłuszczach. I w zestawie Coral Detox mamy właśnie lecytynę, czyli takie dobre tłuszcze, które są w stanie wyprowadzić te toksyny, z którymi nie jest w stanie poradzić sobie woda. I ten program Coral Detox jest takim przygotowaniem do takiego gruntownego oczyszczania, które zamierzamy zrobić. A z czego chcemy się oczyszczać? Oczyszczać się potrzebujemy z kilku rzeczy. Ale tak naprawdę ważne jest, żeby oczyścić się z tego, co w nas żyje. Z nadmiaru tego, co w nas żyje. Bo wiecie, bakterie czy pasożyty, one są nawet potrzebne. Ale jeżeli jest ich tyle, ile być powinno. Tak samo grzyby. Tak? Kandida ma do zrobienia tam rozkładanie resztek pokarmowych w jelitach. Ale jeżeli jest jej tyle, ile potrzeba. A jak jest jej za dużo, to zaczyna działać przeciwko nam. I teraz chodzi o to, żeby pozbyć się nadmiaru tego, co w naszym organizmie jest. Czyli bakterii, wirusów, grzybów, pleśni, pasożytów. Dlaczego nadmiaru? Bo jeżeli mamy za dużo pasożytów, no to nawet jeżeli już mamy świadomość i zdrowo się odżywiamy, bierzemy suplementy, to nie wiem, czy Państwo wiecie, że one są pierwsze w kolejce. Witaminki, minerały, aminokwasy, pyszna sprawa dla nich. Jak sobie dobrze pojedzą, to się dobrze załatwią, a do lasu nie wychodzą. Wszystko zostaje w organizmie. I dziwimy się, skąd alergie? Co to jest alergia? Jedna z głównych przyczyn alergii to są odchody pasożytów. Jak sobie dobrze pojedzą, to się dobrze załatwią. Jeżeli to jest w jelitach, to zupełnie sprawa. A jak są pasożyty poza jelitami, bo są przywra krwi, przywra wątrobowa, z oczu czasami, tak, czy miedzianie, bo są główki ze skóry, potrafią wychodzić. I jeżeli tam się załatwiają, a my nie pijemy tyle wody, ile potrzeba i układ limfatyczny nie jest tego w stanie na bieżąco wysprzątać, no to na przykład skóra przejmie funkcję wydalania, bo skóra to trzecia nerka. Jeżeli nerki nie potrafią, a bez wody nie potrafią, no to skóra zacznie wywalać i mamy alergie skórne. Tak? Mamy uzawienie, katar, wyrzuca organizm, chce to wyrzucić każdą możliwą dziurką. Tak? Więc dobrze jest zrobić porządek z pasożytami, żeby one nas nie objadały i nie zapaskudzały. I mamy do tego gotowy zestaw Parashield, specjalny program, który uprzykrza życie pasożytom. Nie zabijamy pasożytów, tylko im zniechęcamy ich do życia w naszym organizmie. Jeżeli je już zniechęcimy, to jest... Ja czasami porównuję, że to jest tak, jakby ktoś nam tutaj wrzucił gaz łzawiący, a mamy drzwi otwarte, to będziemy siedzieć na siłę? Dam radę, wytrzymamy, tak? Ewakuacja, tak? Bo tam jest lepiej na polu. I właśnie te produkty, które są w zestawie Parashield, one działają w taki sposób na pasożyty. One zniechęcają ich do życia w tym środowisku i one sobie kalkulują i mówią, nie, ja tu potomstwa nie zostawię. Idę do sąsiadki, bo tam rano codziennie kawusia, szarlotka, wieczorem Coca-Cola, dobre ciasteczko. No, dla nich warunki super, tak?
Więc my robimy wszystko, żeby ich zniechęcić do życia w nas. Niech sobie idą szukać kogoś, kto stwarza dobre warunki. I jak już pogonimy pasożyty, to one najczęściej uciekają w jelita, bo tam widzą światełko w tunelu, tam jest szansa na ucieczkę. No i wtedy po detoksie, po odrobaczaniu, po tym paraszydzie mamy trzy takie genialne programy, które są w stanie wyciągnąć z jelit to, co tam w tych jelitach zalega i to, co do tych jelit tam weszło. Program Kolowada, tak? Specjalna glinka koalinowa, która jest w stanie wchłonąć w siebie 40 razy tyle, co sama waży, tylko trzeba pić dwa razy więcej wody niż normalnie, żeby to zadziałało. No i człowiek, który stosuje przez 4 dni, bo to zamiast jedzenia mamy takie 4 koktajle w ciągu dnia, no i człowiek na drugi, trzeci dzień, jak zobaczy do nocnika, to czasami nie wierzy, że sam to zrobił. Takie ilości i takie ciekawostki. Większość spuszcza wodę, bo się boi, żeby to nie wylazło. Tam niektóre się jeszcze ruszają. Ale są hobbyści, patyczek, wyciągają, bierzą, sprawdzają. Dla odważnych mamy zdjęcia. Jak ktoś chciał zobaczyć, to naprawdę. I okazuje się, że nieuleczalne choroby ustępują. Tak? Czyli organizm jest nawodniony, przestaje być objadany, przestaje być zapaskudzany, jelita się odblokowywują i wszystko zaczyna wracać do życia. I jak już to zrobimy, no to możemy przejść do kolejnego kroku, czyli do odżywiania. Pierwszy krok nawadnianie, drugi krok oczyszczanie z tego, co w nas żyje i z tego, co w nas zalega. I dopiero wtedy możemy myśleć o prawidłowym odżywianiu organizmu. Co potrzebujemy? Co potrzebują nasze komórki? Bo to my nie jemy po to, żeby se pojeść, tylko po to, żeby materia budulcowa i energię dostarczyć naszą komórkom. Mamy układy, 12 układów. Układy zbudowane są z organów. Organy z tkanek. A co to jest tkanka? Skupisko komórek otoczone wodą. I my to wszystko, jedzenie, picie, tlen, mamy dostarczyć naszym komórkom. I teraz jeżeli jelita są czyste, tak, no to one są w stanie przez te kostki jelitowe, jak przechodzi to mleczko pokarmowe, już dobrze przerobione przez nasze bakterie, to te jelita są w stanie wyciągnąć z tego jedzenia wszystkie te składniki odżywcze i krew ma możliwość to ładnie przetransportować do każdej komóreczki. Tak, bo jest nawodniona, nie jest gęsta, jest odkwaszona. I znacie Państwo telefon do Boga? Ktoś zna? Tak? Ręka do góry? Kilka osób. Mogę podać. Macie Państwo coś do pisania? To podam, bo to jest ważne. Jak jest problem ze zdrowiem, nie wiemy jak mu pomóc, to wystarczy użyć tego numeru, telefon do Boga i wszystko zaczyna funkcjonować. Może tylko z góry na dół proszę pisać sobie. 28, pod spodem 15, pod spodem 12, 28, 15, 12, 7 i 3. Kierunkowy? Kierunkowy? Kierunkowy jest 28. 00. Kierunkowy 70. Słuchajcie Państwo, o co chodzi? 28, 15, 12, 7 i 3. To jest niezbędny materiał budulcowy, żeby mogła powstać nowa komórka. Czyli co to jest? Wszystkie cegiełeczki, 28 aminokwasów, przynajmniej 15 niezbędnych minerałów. Do tego, żeby te minerały dobrze funkcjonowały, muszą mieć 12 witamin. Muszą być kierownicy na tej budowie, czyli 7 grup enzymów trawiennych. Enzymy są kierownikami na tej budowie. I mózgiem komórki jest błona komórkowa, czyli 3 niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, omega 3, 6, 9. Tylko teraz tak, jeżeli chuliganie się wdzierają do naszego organizmu, a tam jest odpowiednia siła wojska, policji, no to wiadomo, że się nie przebiją. System odporności, on produkuje leukocyty, tak? Czyli tą naszą armię odpornościową, te właśnie tych naszych wojskowych. Jeżeli ten system będzie sprawny, to nawet jeżeli bakterie, czy wirusy, czy grzyby dostaną się do naszego organizmu, to organizm jest w stanie na bieżąco je neutralizować. I teraz jeżeli my będziemy w miarę systematycznie, raz na pół roku, przechodzili sobie taką koncepcję, te proste 4 kroki, czy odpowiednio się nawodnimy, w odpowiedni sposób, odpowiednią wodą, zrobimy porządek z lokatorami, z toksynami, odżywimy go, czyli damy mu paliwo, tak? Bo słuchajcie Państwo, często jest tak, że człowiek zrobi oczyszczanie i na tym kończy. I nie wie tego, że oczyszczamy się w jakimś celu, oczyszczamy się po to, żeby się skutecznie odżywić, bo nam jest paliwo potrzebne. Bez paliwa pojedziemy? Człowiek zrobi porządek i paliwa nie leje. Mówi, nie jedzie. Ja zatankowałeś? No nie, no to nie pojedzie. Po to się oczyszczamy, żeby skutecznie się odżywiać. A jak już to zrobimy, no to zadbać o tą naszą odporność, żeby to wszystko dobrze funkcjonowało. I te proste 4 kroki, jeżeli to wdrożymy w życie, to słuchajcie Państwo, prawie każda dolegliwość, która była do tej pory, jeżeli jeszcze dołożymy właśnie tą naszą psychosomatykę, czyli ciało, duch i umysł, wszystko zaczyna się wycofywać. Człowiek zaczyna żyć pełnią życia, czyli zaczyna być szczęśliwy. Czyli to, do czego tak naprawdę dążę, do czego, co realizuję.
No i teraz mamy bardzo prosty sposób. Firma przygotowała nam to wszystko w taki sposób, że nawet jeżeli ktoś nie wie, który produkt, jak z czym łączyć, nie musi już tego wiedzieć. Na początku musieliśmy sobie dobierać. Teraz mamy gotowe pakiety. I popatrzcie, nie wiem, pierwszy krok, Hydramax. Pierwsza, najważniejsza sprawa, tak? Czyli fundament. I później w drugim kroku mamy Coral Detox, który przygotowuje nas do oczyszczania. Parashield, który powoduje to, że tam pasożyty nie chcą w nas mieszkać. I programy Kolewada, które wyciągają nam z jelit to, co jest niepotrzebne. Jak już się dobrze nawodnimy i oczyścimy, mamy Nutripaka, czyli żywienie komórkowe. I jak już się dobrze odżywimy, to żeby to utrzymać wszystko, mamy zestaw Immunity Pack, czyli ochrona, która zapewnia nam życie już na takim poziomie, jak potrzebujemy. No i wszystko to jest połączone, właśnie ta natura połączona z technologią. Okazuje się, że tutaj, żeby powstał teraz produkt, te nowe produkty, które firma wprowadza, żeby on wyszedł na rynek, pochyla się nad tym produktem około 350 specjalistów z różnych dziedzin. To nie jest tak, że ktoś sobie tam, o, jest jakiś fajny produkt, sobie go weźmiemy. Firma, dobierając kolejne nowe produkty, robi naprawdę kapitalną robotę pod względem tego, żeby mieć najwyższej jakości produkty. No i jakość, tak? Tam, żeby nie było grzybów, nie było metali ciężkich, te półprodukty, wszystko bardzo mocno sprawdzane, no bo zależy nam głównie na tym, żeby to było bezpieczne dla naszego zdrowia. Więc niektórzy mówią, że może cena jest inna. Tak, ale ta cena z czegoś wynika. Właśnie to, że mamy najwyższej jakości produkty. Firma też dywersyfikuje ryzyko, czyli to nie jest jakaś jedna firma, która tam dla nas produkuje, tylko mamy jak gdyby rozłożone te zakłady produkcyjne po całym świecie. Jak popatrzymy, to zobaczcie, USA, Kanada, Niemcy, Francja, Holandia, Norwegia, Armenia, Japonia, Korea, Tajwan, czyli nawet nie Europa, nie Ameryka, ale Azja. Na kontynenty też jest porozkładane, czyli ta dywersyfikacja ryzyka jest bardzo, bardzo mocna. No i jest misja, bo tak naprawdę człowiek lubi robić coś, co ma sens, tak? Czyli jest, żeby była jakaś misja tego wszystkiego. I misją firmy jest to właśnie, żeby nawodnić cały świat. Jedna z pierwszych firm na świecie, która w ogóle zwróciła uwagę na to, że woda jest ważna. Nie to, że jest ważna woda, żeby ona była tylko czysta, tak? Że powinna być odpowiednia ilość, ale że powinna być odpowiednie parametry tej wody. To jest też właśnie istotna i ta sprawa. I to jest, można powiedzieć, lider światowy, jeżeli chodzi o produkty do wody. No i dzięki temu tworzy się specyficzna społeczność na całym świecie. Czyli ludzie, którzy myślą inaczej niż reklamy pokazują, tak? Bo sportowcy reklamują, wiemy co, tak? Wodę rzadko sportowcy reklamują, a wiadomo, że to powinno być właśnie w ten sposób, powinno się to zacząć. No i wizją firmy, firma ma taki plan, żeby do 2050 roku w co piątym domu na świecie stały produkty koralowe. Żeby co piąta rodzina zaczynała swój dzień od żywej wody. Tak? I to jest takie ma firma założenie. Świadectwa, myślę, że tutaj Państwo na tej sali jest dużo ludzi, którzy mogliby się pochwalić świadectwami różnego rodzaju. Są tutaj dziewczyny, nie ma, Patrycja, młode osoby na przykład, tak? Problemy z włosami, paznokcie. I okazuje się, że po zastosowaniu takiej koncepcji wszystko nabiera innych kształtów. Tak? Włosy nie wypadają, praktycznie kosmetyczki nie potrzeba, bo wszystko takie piękne, że nie trzeba nic poprawiać. W średnim wieku tu mamy przedstawicielkę, tak, siedzi. Jest z nami tak samo Wiesia, też narzekała właśnie, że już brak energii było i okazuje się, że po zastosowaniu tego i energia wraca, i zadyszki nie ma, jak się idzie po schodach, tak? Czyli wydajność organizmu zdecydowanie się zwiększa. No i nawet starsze pokolenie, też widzimy, że osoba, która miała już problemy i trawienie i różne inne problemy, to po zastosowaniu tych czterech kroków okazuje się, że z miesiąca na miesiąc człowiek się zaczyna żyć coraz lepiej, coraz więcej energii, no i wszystko zaczyna funkcjonować tak jak w szwajcarskim zegarku. Mimo że wiek, czyli bez względu na wiek działa. Tutaj też widzimy młode osoby, które już czasami jak za szybko rosły, tak? Jest z nami Mateusz, który za szybko urósł i tam zaczęły się problemy ze stawami, z kośćmi. Okazuje się, włączyć koncepcję koralową, dołożyć MSM i stawy, które bolały już od dłuższego czasu, po pół pudełka MSM już przestaje boleć. Tak jest, Mateusz? Puściło wszystko? I do tej pory jest spokój? Do tej pory jest spokój, prawda? Małgosia jest tutaj z nami tak samo, też właśnie. Po kolowadzie mówi, że oprócz tego, że waga tam wyregulowała się bardzo fajnie, tak? No to wiadomo, że jakość życia zdecydowanie się poprawia. Maciej, sportowcy, jest Maciej z nami tak samo. Ile razy, trzy razy? A wcześniej biegałeś też na ścieżkę, czy? I było widać różnicę? Tak. Jak to wyglądało? Ma odpowiadać? No tak, w dwóch zdaniach, tak. Przede wszystkim w przypadku korala. W przypadku korala to jest tak, że no, ogromna regeneracja, bo jednak 11 godzin się biegnie tam z powrotem na dół do Karpacza i z powrotem na Śnieżkę.
Więc no, cały czas to jest tak, że no, utrzymujesz sobie odpowiedni stan regeneracji, no wody też, tak, to woda jest przede wszystkim żywa, tak jak mówisz, więc ona dostarcza określonego elektrolitu do tego, żeby napędzać ciało. A czas regeneracji później? Było widać różnicę też? 2 dni, a normalnie 6. Jest różnica? Dzięki Maćku, gratulujemy. Normalnie po takich maratonach 6 dni się człowiek regeneruje, a po żywej wodzie 2 dni. Jest różnica? Zobaczcie w sporcie, wiecie to, co to znaczy w sporcie dla zawodowców 4 dni? Jaka to jest? Mamy z czym wyjść do sportowców? Zobaczcie też na przykład osoby, które też problemy na przykład z sterą, nawet w starszym wieku, też pani Marysia mówi, że się borykała z tym. I okazuje się, że po przejściu tego 3 miesiące faktycznie i po przejściu już do kolowady, mówi, od tej pory jak zrobiła kolowadę, już nigdy trądzik nie wrócił. A miała przez wiele lat problemy, tak samo też się z tym borykała. I Asia też, tak, problemy ze stawami. I też przejście tej koncepcji okazuje się, ani stawy, ani kręgosłup już nie szwankują. Ja sam miałem 15 lat problemy z kręgosłupem. Rano miałem największy problem, bo nie mogłem się schylić, ubrać. Miałem właśnie za krótkie ręce, jak pani doktor mówiła, tak? Tylko żeby kręgosłup leziowy nie puszczał. I było tak, że żona ubierała mi buty i skarpetki rano, bo ja nie byłem w stanie się schylić. Jak się rozchodziłem, to jeszcze tam było ok, ale z rana była tragedia. No i też się okazuje, nawodniłem organizm, oczyściłem, jest już naście lat i dziękować Bogu, żony nie potrzebuje do ubierania butów, sam sobie radzę. Znaczy żony potrzebuje, tylko nie do ubierania butów. Z Austrii ludzie tak samo, Renata Zapiół, że miała, nie miała już na nic siły, tak? Skóra, wypryski, różne problemy. No i też mówię właśnie, że wróciło jej życie. Przeszła koncepcję zdrowia i mówi, że wróciła chęci w ogóle do życia i wszystko. Jej mąż Maciej, parę lat temu się z nim spotkałem, o kulach, chodził o kulach, był po operacjach na kolana. A teraz spotkaliśmy się w Pradze, już bez kur, bez niczego, funkcjonuje normalnie. Także słuchajcie, naprawdę niesamowite efekty, jeżeli to się zrobi tak, jak należy. No i co, jeżeli jesteśmy gotowi, to myślę, że warto wziąć sprawy w swoje ręce. Bo jak dołożymy do tego to, co pani doktor mówiła, czyli nasz sposób myślenia, czyli radzenia sobie ze stresem, plus te proste 4 kroki, to tak naprawdę wszystkie te dolegliwości, które jeszcze być może gdzieś tam są w naszym organizmie, one samoczynnie zaczną ustępować, bo organizm sam się buduje i sam się naprawia pod warunkiem, że stworzymy odpowiednie warunki. A nie ma lepszej drogi do stworzenia warunków naszego organizmu, jak te proste 4 kroki. Dziękuję za uwagę.